Ten kanał jest stworzony z pasji, w czasie pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. Niezależność finansowa od działalności na YouTube pozwala mi na przygotowywanie merytorycznych materiałów bez potrzeby pogoni za sensacją i sztucznego podtrzymywania Twojej atencji. Jeśli nie potrzebujesz codziennej ofensywy narracyjnej, cenisz sobie rzeczowe treści i akceptujesz to, że mogą się one pojawiać nieco rzadziej, to trafiłeś w dobre miejsce. Jeśli uważasz, że kanał zasługuje na docenianie, zapraszam na patronite.pl/KrzysztofWojczal lub do wsparcia poprzez YouTube. Witam Państwa serdecznie na moim kanale, z tej strony Krzysztof Wojczal. Zapraszam również na mojego bloga krzysztofwojczal.pl, a tematem dzisiejszego odcinka będzie moje wrażenia, czy komentarz, opinia na temat postanowień na szczycie, zawartych na szczycie NATO w Wilnie. Jesteśmy dzień po tym dwudniowym wydarzeniu, także można pokusić się jakieś pierwsze gorące wnioski, jak również ocenić nieco dyplomację czy sposób postępowania dyplomacji ukraińskiej w ostatnim czasie, który to sposób się nieco zmienił i wydaje mi się, że wymaga to krótkiego komentarza. Zanim jednak do tego wszystkiego przejdziemy, bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie, tak poprzez przycisk wesprzyj przez YouTube, jak również przez Patronite. Dzięki Wam wspierającym ten kanał powstaje i dzięki Wam inni mogą również słuchać tych komentarzy. Jednocześnie no tutaj też odniosę się do tej mojej takiej przerwy, jeśli chodzi o częstotliwość zamieszczania odcinków. W ostatnie 3 lata po prostu żyłem jak w kołowrotku i jak pod koniec czerwca udałem się na urlop, tak jeszcze z tego urlopu nie byłem w stanie mentalnie wyjść. Potrzebowałem naprawdę resetu i sporej dawki odpoczynku. Zresztą to był mój taki pierwszy prawdziwy urlop właśnie od 3 lat. To się wynika między innymi z tego, że no pojawienie się córki na świecie to po pierwsze najważniejsze, później kwestia wojny na Ukrainie i też takiego sukcesu jednak medialnego, który skutkował po prostu wieloma różnymi projektami, wieloma różnymi zajęciami dodatkowymi. No oczywiście do tego dochodziło życie zawodowe i na wielu innych płaszczyznach, także naprawdę bardzo intensywne ostatnie 3 lata i wierzcie mi Państwo, potrzebowałem chwili odpoczynku, chociaż jak widzicie, powoli wracam do tego rytmu. Także tyle w kwestiach wyjaśnień co do mniejszej częstotliwości materiałów zamieszczanych na kanale. A teraz przechodzimy do meritum. Jeśli chodzi o szczyt NATO w Wilnie, oczywiście było bardzo dużo oczekiwań co do potencjalnego przełomu w kwestii Ukrainy, wsparcia Ukrainy, czy też jej drogi do dołączenia do Paktu Północnoatlantyckiego. No i mogły się pojawić takie komentarze, zwłaszcza wynikające również z oceny samego Zełenskiego, takiej spontanicznej wydawałoby się oceny prezydenta Zełenskiego, który w trakcie pierwszego dnia negocjacji zatwitował o tym, jak bardzo jest rozczarowany postawą państw natowskich. Oczywiście później ta narracja została załagodzona. Po drugim dniu Zełenski powiedział, że wraca z tarczą na Ukrainę, czyli z istotnymi dla tego państwa postanowieniami. Natomiast, jakby to powiedzieć, no niesmak pozostał, jeśli tak to można nazwać, albo wrażenie, że jednak Ukraińcy nie są do końca zadowoleni z tego, co postanowiono, czy co przyniósł szczyt natowski w Wilnie z tego roku. I teraz jakby są dwie kwestie tutaj w mojej ocenie do poruszenia. Pierwsza taka, czy rzeczywiście szczyt natowski był przełomowy, co on wniósł. Druga kwestia i jakby ciąg dalszy, co mógłby wnieść więcej,
A w związku z tym na podstawie tego można by ocenić, czy ten szczyt mógł być lepiej zorganizowany, czy mógł doprowadzić do bardziej istotnych postanowień, czy też nie. No i druga kwestia to jest ta, o której powiedziałem na początku, czyli ocena ostatnich działań dyplomatycznych ze strony Ukrainy. Tutaj się nieco trochę zmieniło. Jeśli chodzi o sam szczyt natowski, ja jestem raczej stoję po stronie tych, którzy są zbudowani, zadowoleni z postanowień tego szczytu. Po pierwsze dlatego, że naprawdę przełomowym natowskim szczytem był ten sprzed roku, madrycki, kiedy to zmieniono na dobrą sprawę strategię natowską, wpisano Rosję jako, i Chiny jako głównych przeciwników NATO i wówczas to ustalono taką strategię budowania natowskich sił zbrojnych, zwłaszcza w kontekście Europy, zwłaszcza w kontekście szybkiego reagowania, no i określającą mniej więcej wielkość tych sił. Tutaj oczywiście to doprecyzowano, no ale to jest jakby konsekwencja tego, co postanowiono rok temu w Madrycie. Jeśli chodzi na przykład o te 100 tysięcy ludzi gotowych do użycia w ciągu 10 dni i większych sił w ciągu 30 dni. Natomiast jakby to wszystko było niezmiernie ważne, ale było niejako tłem właśnie tego kontekstu ukraińskiego. Ale szczyt NATO zaczął się od takiej pierwszej informacyjnej bomby, czyli od deklaracji, od dwóch w zasadzie deklaracji takich bardzo ważnych. Pierwszej tureckiej, dotyczącej tego, że Erdogan zdecydował się przekazać wniosek o ratyfikację do swojego parlamentu, wniosek dotyczący przystąpienia Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego. Innymi słowy, na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że kwestią czasu i to bardzo bliskiego jest przystąpienie Szwecji do NATO. Prawdopodobnie stanie się to gdzieś na jesień tego roku. Chyba w październiku mają być te obrady w parlamencie tureckim. I jakby to była pierwsza istotna informacja. Natomiast druga taka bomba na samym początku rzucona to była oczywiście przez Emmanuela Macrona, który stwierdził, że Francja będzie dostarczać pociski dalekiego zasięgu dla Ukrainy. I obie informacje są niezwykle, niezwykle istotne. Również z punktu widzenia, może przede wszystkim z punktu widzenia ukraińskiego. Oczywiście informacja o tym, że Francuzi przełamują pewnego rodzaju tabu, kolejne, czyli przekazywanie tej broni dalekiego zasięgu, tych pocisków dalekiego zasięgu, to jest coś, co może sprawić, że za chwilę po prostu więcej państw zdecyduje się na taki krok i będzie to już standardową procedurą przekazywania tego rodzaju pocisków i broni dla Ukrainy, jak to się działo w przeszłości praktycznie z każdym innym programem pomocowym w zakresie uzbrojenia militarnego. I niewątpliwie to ogłoszenie Emmanuela Macrona w mojej ocenie jest działaniem, które potwierdza tą wcześniejszą moją ocenę dotyczącą zmiany polityki francuskiej. To znaczy już kilka miesięcy temu Emmanuel Macron ostrzegał, chociaż u nas w Polsce ten prezydent ma dość złą prasę. Ja też nie jestem jakimś jego fanem, natomiast po prostu nie patrzę na swoje poglądy, tylko raczej oceniam to, co się dzieje. I jeśli rzeczywistość jest niezgodna z moimi poglądami, to tym gorzej dla moich poglądów, bo może trzeba je zweryfikować. I pisałem już kilka miesięcy temu, że Emmanuel Macron ostrzega Putina i Francja niejako rzuca wyzwanie Rosji, sugerując, że będzie grała twardo. Gdy tymczasem u nas wielu komentatorów wskazywało na słabość Macrona, na jego narrację, zupełnie nie rozumiejąc, że prezydent państwa, które dysponuje arsenałem jądrowym i które nie czuje się zagrożone ze strony rosyjskiej i które czuje się największym mocarstwem militarnym Europy, tego rodzaju przywódca, jeśli
jeśli komunikuje coś w określony sposób, to jego sugestie, z uwagi na tą siłę, którą posiada za sobą, za swoimi plecami, one powinny być odbierane w zupełnie inny sposób, niż gdyby na przykład mówił o tym prezydent Duda. To znaczy, te same słowa mogą w ustach człowieka kierującego słabym państwem brzmieć jako uległość względem adwersarza, a te same dokładnie słowa wypowiedziane przez osobę dysponującą odpowiednią potęgą mogą być wręcz groźbą. Chociaż tutaj może ta groźba to by było za dużo powiedziane, ale takim ostrzeżeniem względem adwersarza. Także oczywiście istotne jest zrozumienie mentalności Francuzów, ich poczucie wyższości i tak dalej. Także oni mają zupełnie inną mentalność, inaczej prowadzą dyplomację, taki w sposób bardziej pyszny, i to, co my odbieramy za uległość, czasami to jest po prostu w ustach Francuzów, to jest pokazanie swojej siły. Ale do tego to już omawiałem wielokrotnie. Natomiast to, co jest istotne, to Emmanuel Macron właśnie przejawiał tego rodzaju pozycję względem Putina już wcześniej w Bratysławie w ostatnim miesiącu, w jego wystąpieniu w Bratysławie. W zasadzie powiedział coś, czego nie powiedział jeszcze żaden przywódca zachodni na świecie, ponieważ Emmanuel Macron dał jasno do zrozumienia, że Francja wyobraża sobie Unię Europejską, czy Europę, czy ład europejski bez rosyjskiego partnera. Czy innymi słowy, wyobraża sobie taką sytuację, w której Rosja jest izolowana, a Europa sobie radzi bez niej i nie musi się z Rosją dogadywać, a wręcz będzie kalkulowała Europa czy Unia Europejska zagrożenie ze strony Rosji i będzie sobie z tym zagrożeniem radzić. Taki był jasny, bardzo wyraźny przekaz Macrona w Bratysławie, który też był, jak wiele innych wystąpień Macrona, był zmanipulowany w Polsce. Niektórzy twierdzili, że tutaj Macron mówił o jakimś oddawaniu Polski czy rozbrajaniu Polski, żeby udobruchać Putina. Nic takiego nie miało miejsca. Słuchałem tego wystąpienia i mogę z całą pewnością powiedzieć, że to było najodważniejsze wystąpienie zachodniego przywódcy względem Putina, jeśli chodzi o doniosłość tego, co było powiedziane i dane do zrozumienia. Naprawdę Francuzi wówczas w Bratysławie pokazali, że mogą być w gronie jastrzębi natowskich względem sytuacji związanej z wojną na Ukrainie. No i teraz to przekazanie przez Francję jako pierwsze państwo pocisków dalekiego zasięgu, a może nie jako pierwsze, ale no w każdym razie tego rodzaju krok jest znamienny i niezwykle znaczący. Francja najpierw zadeklarowała, a w tej chwili wydaje mi się, że już to potwierdza, że staje w gronie jastrzębi natowskich. I to nie jest postawa, która nagle się objawiła nam wczoraj czy przedwczoraj w Wilnie, bowiem należy pamiętać, że Francuzi są niezwykle aktywni, jeśli chodzi o pomoc Ukraińcom w wojnie z Rosjanami od samego początku. Krąży taka informacja, wprawdzie oficjalnie niepotwierdzona, ale w zasadzie można powiedzieć, że pewna, że to francuskie sił specjalnych odegrały kluczową, ważną rolę w pierwszych dniach wojny w kwestii obrony bezpieczeństwa osoby prezydenta Zełenskiego. Również francuska ambasada wówczas była obok polskiej, jedyną, która funkcjonowała w Kijowie. Także Francuzi wysyłają broń i robią to dokładnie w taki sam sposób, jak robią to Polacy. Czyli Niemcy mówią, że wysyłają na przykład, tak? I nie wysyłają, bo mają jakieś problemy z otwarciem magazynu, kłódka się zacięła, a w ogóle to nie mają olejów i smarów do sprzętu, który mieliby wysłać, a w ogóle ten sprzęt jest nie na chodzie, trzeba by było go odkurzyć. Oczywiście tutaj mocno sarkastycznie, natomiast Francuzi robili to w ten sposób, że wysyłali dany sprzęt dopiero po tym, jak on już się znalazł na Ukrainie, dopiero oświadczali, że on tam jest. Często tak było, zresztą my tak robiliśmy właśnie tak, w taki sam sposób. Tak więc Francuzi
od samego początku pokazywali dość aktywną postawę i wbrew pozorom nieprzejednaną, jeśli chodzi o nastawienie do Putina i Rosji. I teraz obserwujemy tego konsekwencje, także jeśli ktoś żył w swoim jakimś świecie przekonań i cały czas twierdził, że Francja to jest jakieś papierowe państwo, papierowa dyplomacja, która tylko myśli, jak tutaj ulec Putinowi i jak się dogadać, no to tak po prostu nie było i tak nie jest, i świadczą o tym kolejne działania. Francuzi po prostu są bardzo dumnym narodem. Przywódcy francuscy są bardzo pyszni wręcz, co nie jest dla nich komplementem. Ja tutaj wcale jakby tego nie przedstawiam jako atut. Natomiast konsekwencją tej postawy francuskiej jest właśnie między innymi to, że Francuzi traktują się na równi z Rosją jako mocarstwem, a w związku z tym nie dają sobie pokazują swoją twardą postawę i pokazują swoje interesy, i jeśli ktoś tego nie akceptuje, to robią to w bardziej demonstracyjny sposób. I oczywiście można jeszcze mieć zastrzeżenia co do, powiedzmy, potęgi militarnej Francji, czy rzeczywiście ona tak wygląda, jak Francuzi by chcieli, ale mimo wszystko jest to wciąż, jeśli chodzi o Unię Europejską, pierwsza armia natowska. I tak się zresztą zachowują. Ale już o tej Francji naprawdę już parę minut mówię, a to nie miał być główny temat tego nagrania. I zresztą mówiłem już o tych kwestiach kilkukrotnie. No, niemniej już są informacje o tym, że również Amerykanie pójdą w ślad za Francuzami i też przekażą pociski dalekiego zasięgu Ukraińcom, co może mieć jakiś wpływ później na pole bitwy, jeśli Ukraińcy dostaną więcej wyrzutni, więcej systemów, no bo ilość pocisków to jedno, ale w ogóle pociski to jedno, ich liczba to drugie, a jeszcze kwestia posiadania odpowiedniej ilości czy liczby wyrzutni to jest trzecia część i tego niestety brakuje. Natomiast jest to takie ważne przełamanie kolejnej jakiejś psychologicznej bariery, jeśli chodzi o dostawy sprzętu dla Ukrainy. No i oczywiście ta kwestia szwedzka. Ona jest niezwykle istotna dla Ukrainy z tego względu, że Szwecja jest kolejnym dowodem na to, że członkowie Paktu Północnoatlantyckiego są w stanie w najważniejszych kwestiach dojść do porozumienia, zawrzeć odpowiednie kompromisy i osiągnąć cele, które ich interesują. A takim celem było przyjęcie Szwecji do NATO. Co istotne, stało się to bardzo szybko. To znaczy, oczywiście można narzekać, utyskiwać, że Erdogan blokował, trwało to miesiące, ale tak naprawdę ta ścieżka przyłączenia Szwecji do NATO, ona trwała no zaledwie rok. Tak więc to naprawdę jest to nawet niecały. Także to jest błyskawiczne tempo. A już nie mówię o tym, jak szybko została przyjęta Finlandia w zasadzie z marszu do Paktu Północnoatlantyckiego. I co to oznacza dla Ukrainy? To oznacza, że Ukraina może mieć pewność, że jeśli zostaną spełnione określone warunki do tego, żeby przyjąć Ukrainę, to Pakt Północnoatlantycki czy jego członkowie są zdolni zrobić to w bardzo krótkim czasie i bardzo sprawnie. To jest również komunikat w stronę Kijowa. Należy o tym pamiętać. I teraz przechodzimy do kwestii oczekiwań ukraińskich i rzeczywistych decyzji podjętych w zakresie członkostwa ukraińskiego w NATO. W mojej ocenie zrobiono bardzo dużo, wykonano istotne kroki i puszczono bardzo wyraźny sygnał, a powiedzmy ta narracja Zełenskiego w pierwszym momencie być może trochę emocjonalna, ona była nieuzasadniona. To znaczy uproszczono ścieżkę, która miałaby prowadzić Ukrainę do NATO. To jest niezwykle istotne, czyli postanowiono o takiej procedurze, która umożliwi szybkie przystąpienie Ukrainy do NATO, gdy wszystkie warunki zostaną spełnione. A więc upraszczamy coś i później, jeśli będzie można podjąć decyzję, to będzie można ją przeprowadzić bardzo szybko.
po pierwsze. Po drugie, oczywiście ustalono nowy pakiet wsparcia. Zadeklarowano, że to wsparcie, że determinacja do tego wsparcia będzie nieustanna i to wsparcie będzie kontynuowane, co jest niezwykle istotne, bo Ukraińcy mają pewność, że nie ma jakichś warunków brzegowych, czyli musicie do końca roku odbić terytorium albo przestajemy was wspierać. Zadeklarowano wsparcie po prostu do momentu, kiedy Ukraina będzie tego potrzebować na polu bitwy. To jest niezwykle, niezwykle istotne, również pod względem kalkulacji Ukraińców dotyczących prowadzenia wojny, prowadzenia operacji wojennych, planowania właśnie takiego długofalowego konfliktu. To jest niezwykle istotne, ponieważ nie ma tej presji, więc Ukraińcy nie muszą podejmować bardzo wysokiego ryzyka i bić głową w mur, tracić dużo sprzętu, dużo żołnierzy na polu bitwy tylko dlatego, że ktoś wywiera na nich presję. Tego nie ma. Następna kwestia jest taka, że w zasadzie panuje, widać, powszechna zgoda co do tego, że Ukraina powinna znaleźć się w NATO i deklarowali to otwarcie prezydenci, na przykład Erdogan, co jest istotne z tego punktu widzenia, że akurat Turcja właśnie tutaj była jednym z tych, była tym państwem, które blokowała Szwecję, a tutaj ta deklaracja Turcji jest dosyć jasna. Obiecano złożyć Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa po tym, jak się zakończy konflikt zbrojny, czyli innymi słowy NATO powiedziało, że jeśli zakończą się działania wojenne na Ukrainie, dajemy gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy jako NATO do momentu, kiedy Ukraina przystąpi do paktu. Jak będą te gwarancje później, z czym one się będą wiązały fizycznie, nie tylko formalnie, pod względem formalno-prawnym, tego jeszcze nie ustalono, ale pewnie się wszyscy nad tym zastanawiają, ale obiecano takie gwarancje udzielić. Teraz oczywiście jeszcze jest kwestia tego wsparcia przez G7, przez grupę G7, która to oświadczenie o wsparciu, o pomocy dla Ukrainy wygłosiła jeszcze na szczycie NATO. To jest jeszcze jedna kwestia i teraz można to teraz jakby stwierdzić, na co można narzekać. To znaczy Ukraińcy stwierdzili, że nie ma ustalonego jasnego harmonogramu, dat, kiedy Ukraina miałaby zostać przyjęta, takich konkretów, prawda? Tylko, drodzy Państwo, nie można było tego od strony natowskiej oczekiwać. I już uzasadniam dlaczego. Wyobraźmy sobie sytuację, w której stwierdzamy, że wyznaczamy konkretne terminy na przystąpienie Ukrainy do NATO. A pamiętajmy, że przystąpienie państwa do Paktu Północnoatlantyckiego nie jest uwarunkowane długością okresu ubiegania się o członkostwo, tylko jest uwarunkowane spełnieniem konkretnych warunków. Innymi słowy, jeśli wyznaczamy Ukrainie jakiś termin wstąpienia do NATO, to znaczy, że określilibyśmy termin na spełnienie konkretnych warunków, które umożliwiałyby przystąpienie Ukrainy do NATO. Innymi słowy, gdyby Ukraińcy nie spełnili tych terminów, nawet nie ze swojej winy, to znacząco byśmy im utrudnili to przystąpienie do NATO, prawda? To by był raczej czynnik niekorzystny dla Ukraińców, więc właśnie sformułowanie takie, że chcemy, żeby przystąpiła Ukraina, ale wskazujemy na warunki, a nie na czas, a nie podajemy terminu ich spełnienia, to jest korzystne rozwiązanie dla Ukraińców. Nie wiem, czy oni sobie zdają z tego sprawę. Po drugie, gdybyśmy ustalili jakiś harmonogram podejmowania kolejnych kroków i harmonogram, który kończyłby się oczywiście tą akcesją Ukrainy, oczywiście moglibyśmy ten harmonogram, jeśli chodzi o daty, wydłużać, skracać, w zależności od potrzeb ukraińskich, to oczywiście nic nie musiało być mocno na sztywno ustalone, ale pamiętajmy o tym, że zadeklarowanie jasne przeciwnikowi, co i w jakich terminach mamy zamiar wykonać, daje temu przeciwnikowi możliwość storpedowania tych planów. To znaczy, jeśli my stwierdzamy, że
do, nie wiem, 2025 roku Ukraina będzie w NATO, a się okaże, że Rosjanie stwierdzą, no to my będziemy prowadzić wojnę na Ukrainie do 2026 roku. Tylko po to, nawet w jakimś ograniczonym zakresie, tylko po to, żeby pokazać wszystkim na świecie, że NATO nie realizuje swoich postanowień, NATO nie realizuje swoich gwarancji, NATO nie jest zdolne do spełniania obietnic i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie Państwo? Znaczy, dajemy tutaj narzędzie Rosjanom do tego, żeby mogli torpedować postanowienia, twarde postanowienia czy określenia natowskie. A więc nie zakreślanie takich twardych granic daje nam elastyczność, a jednocześnie nie pozwala Rosjanom na przeciwdziałanie. No bo jeśli mówimy, że kiedyś przyjmiemy Ukrainę, no to Rosjanie nie wiedzą kiedy i tak naprawdę, no nie mogą prowadzić przecież wojny w nieskończoność. Tak więc, no rozumiecie Państwo, o co mi chodzi. Tak? Tutaj nie można dawać przeciwnikowi broni do ręki, żeby mógł nas tutaj skrzywdzić w tym zakresie. Tak więc twardy harmonogram i stawianie terminów byłoby po pierwsze niekorzystne dla Ukraińców, po drugie byłoby dawaniem Rosjanom możliwości torpedowania naszych założeń i możliwości uderzania w wizerunek NATO i państw zachodnich. Tego zrobić nie można było. Poza tym chyba sobie nikt nie wyobraża, że nie mógł wyobrażać, że NATO zdecyduje się na przyjęcie Ukrainy w warunkach, kiedy w tamtym państwie trwa konflikt zbrojny z Rosją. No to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, w związku z tym jednym z warunków przystąpienia do NATO Ukrainy jest oczywiście zakończenie tego konfliktu. Więc jak można wyznaczyć jakikolwiek termin, skoro zakończenie konfliktu zależy od Rosjan? Bo oni są stroną, agresywną, więc nawet jeśli przegrają na polu bitwy, to mogą stwierdzić, że prowadzą dalej wojnę i uderzą za chwilę nowymi siłami. Znaczy to ich determinacja, ich wola, ich decyzje będą tak naprawdę decydowały o tym, kiedy się wojna na Ukrainie skończy. Fakt, że wynik tej wojny zależy już też od Ukraińców, no bo jeśli wygrają i zmuszą do tego Rosjan, że Rosjanie stwierdzą, że nie są w stanie osiągnąć swoich celów polityczno-strategicznych narzędziami militarnymi, no to wówczas bezsensowne toczenie dalsze wojny. To jest narażenie się na straty i koszty, ale no jakby wynik tej wojny zależy od Ukraińców, ale to kiedy ona się skończy zależy od Rosjan. Tak więc wyznaczanie terminu przez NATO w zakresie akcesji Ukrainy byłoby bezcelowe, bo to od Rosjan zależałoby tak naprawdę, kiedy taki warunek się spełni. Oczywiście jest kilka innych warunków związanych z akcesją i związanych z tymi kwestiami czysto militarnymi, dostosowaniem sił zbrojnych Ukrainy do standardów natowskich, związane z kwestiami, nazwijmy to tak ogólnie górnolotnie, praworządności, chociaż my tego chyba nie wszyscy lubią to w Polsce, takiego określenia, ale no, to jest istotna kwestia, żeby to państwo nie było skorumpowane i żeby informacje na przykład natowskie przekazywane armii ukraińskiej czy oficerom ukraińskim nie wyciekały później na wschód. Tak więc istnieje szereg warunków, które Ukraina po prostu musi spełnić, żeby wstąpić. Jeśli ich nie spełni, no to w zasadzie terminy akcesji zależą od właśnie spełnienia tych warunków, a nie odwrotnie. Tak więc wydaje mi się, że NATO nie mogło dać więcej, ponieważ nie miało takich możliwości po pierwsze, a po drugie byłoby to bezcelowe albo przeciwskuteczne. Mogłoby wręcz popsuć czy zmniejszyć elastyczność w przyszłości polityczną Paktu Północnoatlantyckiego, jeśli chodzi o przystąpienie Ukrainy do NATO. Tak więc wydaje mi się, że ten szczyt jest sukcesem. Mieliśmy duże informacje, jak Szwecja, jak przekazywanie tej broni przez Francuzów, tych pocisków dla Ukrainy. Mieliśmy informacje, których w zasadzie każdy się spodziewał, czyli te dotyczące Ukrainy, uproszczenia ścieżki przystąpienia, stworzenia tego formatu Rada NATO Ukraina. To też jest istotne. Tak więc wcześniej była chyba Komisja NATO i Ukraina, teraz jakby jest rangę wyżej ten format postawiony, także jest szereg dobrych, podjętych dobrych decyzji,
które dobrze zwiastują dla Ukrainy i tak to powinno być oceniane. I teraz się tak rozgaduję i znowu miałoby wyjść krótko, wyjdzie dłużej, ale jeszcze jest jedna kwestia dotycząca prowadzenia, sposobu prowadzenia dyplomacji przez Ukraińców. To znaczy te komunikowanie przez Zełenskiego niezadowolenia, bądź też no, tutaj taka bardziej nasza prywatno-polska, jak to, jeśli tak można nazwać, sprawa tych zaszłości dotyczących rzezi na Wołyniu i tego, jak to się ostatnio wszystko potoczyło. Moje subiektywne odczucie tego wszystkiego jest takie, że niestety zawiodłem się na dyplomacji ukraińskiej, którą dotychczas nawet podziwiałem, bo Zełenski potrafił na przykład pojechać do Wielkiej Brytanii, bardzo ładnie podziękować za wsparcie i w bardzo delikatny sposób zasygnalizować, że Ukraińcy oczekują więcej, w tym na przykład samolotów F-16, była taka konferencja właśnie, na której Zełenski z jednej strony dziękował, a z drugiej strony jakby tak pokazał, że można zrobić więcej. I to ja tego rodzaju dyplomację podziwiam z tego względu, że z jednej strony Ukraina jest no, totalnym petentem, zależy całkowicie od pomocy z Zachodu, a z drugiej strony postawa dyplomacji ukraińskiej nie wygląda jak postawa petenta. I to jest jakby siłą tej dyplomacji. Ale istnieje pewnego rodzaju granica, która została na tym szczycie na to przekroczona. I ta granica, przekroczenie tej granicy może się mścić. To znaczy, już teraz pojawiły się w Wielkiej Brytanii nawet takie komentarze, że Zełenski czy Ukraińcy no, mogliby okazać trochę więcej wdzięczności za to, co otrzymują. No i z jednej strony można powiedzieć, że no, jak mają okazywać wdzięczność, oni tam po prostu giną i trwa wojna, a z drugiej strony jednak no, jest w tym nastawieniu pewnego rodzaju. To jest wyraz pewnego rodzaju oczekiwania, a oczekiwania nie tylko Brytyjczyków, ale nas wszystkich. To znaczy, w mojej ocenie, po stronie dyplomacji ukraińskiej brakuje aktywnej postawy w zakresie okazywania rzeczywiście wdzięczności i w zakresie jakiegoś zadośćuczynienia sojusznikom, jeśli chodzi o pomoc. Bo na miejscu Ukraińców nie chciałbym stawiać swoich sojuszników, od których moje bezpieczeństwo zależy, w takiej sytuacji, w której oni muszą mnie prosić o to, żebym ja okazał wdzięczność. Bo to jest takie tego rodzaju roszczeniowe stanowisko od strony Zachodu czy od strony Polski, one jest takie niezręczne, nazwijmy to w ten sposób, prawda? I ja, będąc na miejscu Ukraińców, nie chciałbym, żeby ktoś taki czuł się niezręcznie, nakazując mi okazywać wdzięczność. Czyli tu oczekiwałbym od Ukraińców takiej aktywnej postawy. To znaczy, oni muszą myśleć, co my możemy zrobić, co inni oczekują i co my zaproponujemy, żeby pokazać, że jesteśmy wdzięczni. Rozumiecie Państwo? Bo w tej chwili to wygląda w taki sposób, że Ukraińcy jeżdżą, czy my w imieniu Ukraińców jeździmy po państwach NATO, a Ukraińcy tylko przyjmują. Dziękujemy, 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 do szuflady, do szuflady, do szuflady, do szuflady, czy tam na pole bitwy, na pole bitwy, na pole bitwy. Przyjmiemy wszystko, przyjmiemy jeszcze więcej, chcemy jeszcze więcej, dawajcie co macie. Nie ma z drugiej strony takiej aktywnej postawy, co my możemy dla was w zamian zrobić. Tego dyplomacja ukraińska nie robi, nie demonstruje i to zaczyna irytować. Zaczyna irytować wszystkich, którzy udzielają tej pomocy i w mojej ocenie jedną z takich spraw, co my możemy dla was zrobić, powinna być kwestia wołyńska i naprawdę był czas, był moment, w którym na polu bitwy decydowały się losy Ukrainy z godziny na godzinę, z dnia na dzień, ale dziś już mamy 1,5 roku wojny. I naprawdę można było wziąć papierek i przełożyć go, podpisać i załatwić sprawę
Wołyńską na przykład z Polską i samemu być inicjatorem takich rozmów i stwierdzić, że co my możemy dla was zrobić. Przecież to są kwestie symboliczne, nic nie kosztujące Ukraińców, na przykład w kwestii wołyńskiej. A mimo tego nie ma tej aktywnej postawy, to my musimy z nimi dyskutować. Takie było stanowisko, ostatnio czytałem, naszej dyplomacji, że to spotkanie, tam ta wizyta prezydenta Dudy i wizyta Zełenskiego, która na Ukrainie, która była w tym miejscu ofiar tej rzezi i tak dalej, że to było efektem wielomiesięcznych naszych starań, żeby do tego czegoś doszło. To nie my powinniśmy się starać w tym zakresie, rozumiecie państwo? To strona ukraińska powinna wyjść, słuchajcie, pomagacie nam tak bardzo, powiedzcie nam, co możemy dla was zrobić, żeby chociaż trochę okazać wdzięczność. Tak powinno być to robione na płaszczyźnie dyplomatycznej, tak to normalnie wygląda na płaszczyźnie dyplomatycznej, a Ukraińcy pokazują, że chyba są mentalnie albo, wiecie, tak łatwo oceniać, nie? Bo są w ciężkiej sytuacji, ale takim postępowaniem, takim prowadzeniem dyplomacji Ukraińcy dają amunicję swoim wrogom do tego, żeby nazwać ich ludem mentalnie wschodnim, który zupełnie nie potrafi obsługiwać i dogadywać się z zachodnimi społeczeństwami. To jest tak można po prostu ich obciążyć w taki sposób, tak można ich ocenić. Dają do tego amunicję. I oczywiście ktoś może powiedzieć, no jest pan tutaj taki zawiedziony, a my mówiliśmy, że przecież tak będzie, że nie trzeba było im pomagać. No nie, to nie jest tak. Moje wsparcie dla sprawy ukraińskiej, czy dla interesów Ukrainy, ono nie wynika z tego, że ja lubię Ukraińców, czy chcę wspierać Ukraińców, czy chcę wspierać sprawę Ukraińców. Moje wsparcie w tym zakresie, również ta książka, to jest nasza wojna, to hasło, to wszystko wynika z rozumienia interesów polskich, bo w naszym interesie jest to, żeby Ukraina była niepodległa, niezależna od Rosji i od Moskwy i trzeba zrobić jak najwięcej, żeby ta Ukraina taka pozostała. To wynika z naszych interesów i moje wsparcie dla tej sprawy wynika z tego, że to jest w naszym interesie. I teraz postawa ukraińskich władz sprawia, że to się może na nich zemścić w przyszłości, na Ukraińcach. I na przykład gdybym ja myślał, co powinna zrobić w tej chwili dyplomacja polska, to uważam, a ja o tym mówiłem nie od wczoraj, ja mówiłem o tym od kilku miesięcy, w tym mieliśmy taką debatę z Janem Marią Rokitą, tam bardzo zgadzaliśmy się w tym zakresie, chociaż prowadzący chyba myślał, że się trochę pokłócimy. W każdym razie obaj mówiliśmy o tym, że nie jest w interesie Polski, żeby Ukraina odzyskała całe terytorium. To znaczy dla nas wystarczy, że pozostanie niezależna od Moskwy i że będzie na tyle silna, że będzie stanowić bufor. Ale nie muszą z naszej perspektywy, z naszych interesów, nie muszą odzyskiwać każdego metra Ukrainy. A taki jest cel Ukraińców i Zełenskiego. No więc być może nasza dyplomacja, nieoficjalnie, nie poprzez media, ale gdzieś tam tymi kanałami właśnie komunikacji wewnętrznej powinna zasugerować, że słuchajcie Ukraińcy, sytuacja jest taka, a nie inna, ale wiecie, że my was będziemy wspierać tylko do momentu, do którego nam się to opłaca, a nie do którego wam się to opłaca. To znaczy nie będziemy was wspierać, żebyście odbili każdy metr swojego terytorium, tylko do tego momentu, w którym Kijów będzie bezpieczny. I tego rodzaju komunikacja powinna dać do myślenia Ukraińcom, bo ich dyplomaci powinni być na tyle wrażliwi, na tyle kumaci, że powinni się zorientować, że niestety, ale nie mają do czynienia z kimś, kto będzie ich w bezgraniczny sposób w 100% wspierał w każdej sprawie. Muszą wiedzieć, że jeśli chcą czegoś więcej, co wykracza poza czysto nasze, polskie interesy, no to niestety będą musieli zapłacić. I nie możemy tego mówić oficjalnie, bo to zawsze źle wygląda i to wpływa negatywnie na dyplomację. Zresztą my potrzebujemy oddziaływać w sposób pozytywny na społeczeństwo ukraińskie. Ale postępować z władzą ukraińską możemy zupełnie inaczej, niż pokazujemy to na zewnątrz. Jeśli będzie trzeba.
Tak więc no, zobaczymy, jak sobie widać, że tam na Zełenskiego przyszła refleksja i drugiego dnia załagodził narrację i powiedział, że są zadowoleni ze szczytu NATO. No a zobaczymy, czy przyjdzie jakaś refleksja w kwestii relacji polsko-ukraińskich i tych problemów, które mamy ze sobą, bo tutaj nie chodzi o to, znaczy oczywiście o to chodzi, żeby pochować te ofiary, żeby je uczcić i tak dalej, tylko z perspektywy takiej dyplomacji i relacji międzynarodowych, niech Ukraińcy pokażą, że są wdzięczni i im zależy na tej, a nie są tylko biorcami. Rozumiecie Państwo? Czy oni chcą być naszymi partnerami, czy nie? No bo jeśli nie chcą być naszymi partnerami, to nie będziemy ich traktować po partnersku. Damy tyle, ile wymaga tego nasz interes, a później niech spadają na drzewo. Tak trzeba po prostu dać im brzydko do zrozumienia. I wtedy, jeśli dostaną taką informację, taki feedback, to zaczną się sami starać. Bo na razie nie muszą. Nie zmusiliśmy ich widocznie do tego, żeby się sami starali. I chyba nikt ich do tego nie zmusił, bo widać, że i Brytyjczycy, i chyba Joe Biden też jest nieco zawiedziony tą postawą ukraińską, tak więc najwyraźniej Zachód tutaj musi, będzie musiał trochę zasygnalizować pewne kwestie. Bo tak w interesie nas wszystkich jest obrona Ukrainy, no ale drodzy Państwo, Ukraina w przyszłości będzie naprawdę, nawet po wojnie, będzie jeszcze większym petentem Zachodu niż jest teraz, więc Ukraińcy też powinni być tego świadomi. Bo w ich interesie oczywiście jest pokazywanie takiej postawy, że chcemy większego wsparcia, ale tak jak już mówię, pewnego rodzaju, tak jak była zręczna wcześniej polityka Zełenskiego, być może te jego zdolności aktorskie i dyplomatyczne tutaj pomogły, tak teraz przekroczono pewną linię, i wizerunek Ukraińców znacznie ucierpiał. To jest ich wina, ale powinniśmy na to zareagować po prostu. Powinniśmy na to zareagować, bo brak reakcji na takie niepokojące sygnały dotyczące prowadzenia przez Ukraińców dyplomacji będzie oznaczać, że będziemy traktowani coraz gorzej. A tak nie może być. Być może to są wszystko moje jakieś wyolbrzymione wyobrażenia dotyczące tego, co się działo w ostatnich dniach i tygodniach, również w relacjach polsko-ukraińskich. Być może to jest jakiś komentarz na gorąco, który okaże się, że w przyszłości to wszystko doprowadziło do jakichś pozytywnych rozstrzygnięć, bardzo korzystnych dla Polski i być może tutaj niepotrzebnie się emocjonujemy, ale na dzień dzisiejszy tak wygląda w mojej ocenie, taką mam ocenę sytuacji i wydaje mi się, że tutaj powinniśmy zadziałać nieco bardziej w sposób taki chłodny, wyrachowany. I tak powinniśmy po prostu zademonstrować to wyrachowanie Ukraińcom, no bo przecież my musimy dbać o swoje interesy, oni o swoje, my o swoje. I my musimy również zręcznie prowadzić swoją politykę zagraniczną i podejmować zręcznie swoją, czy prowadzić zręcznie swoją dyplomację. I tyle ode mnie, co chciałem powiedzieć na temat ostatnich dni. Na pewno możecie się w przyszłym tygodniu spodziewać drugiej części materiału o przyszłej wojnie. Myślę, że dla Was znacznie ciekawszej, bo dotyczącej już tego, jakich rozwiązań militarnych na polu bitwy się spodziewam. Jak może wyglądać przyszłe pole bitwy, a w związku z czym jak się należy do niego przygotowywać jako państwo, jako armia. Tekst być może się pojawi już wcześniej, bo on już jest gotowy w zasadzie i czeka tylko na kliknięcie opublikuj. Na pewno będzie do niego link pod przyszłym nagraniem. No i jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim Państwu za wsparcie. Jeśli się podoba Wam ta robota, którą wykonuję, te analizy, te przemyślenia są dla Was ciekawe, zmuszają do myślenia. Niekoniecznie musicie się ze mną zgadzać, tylko chodzi o to, żeby był jakiś punkt widzenia do analiz, czy do odniesienia się do niego i wypracowania swojego własnego zdania, to jeśli Wam to się wszystko podoba, zapraszam jeszcze raz na Patronite, zapraszam do przycisku Wesprzyj na YouTubie. Tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.